Rada Miasta zrzuciła całkowicie projekt lodowiska, na który mamy już pozwolenie na budowę. Jesteśmy w trakcie przetargu i w przyszłym roku przecięlibyśmy wstęgę. Po prostu są tacy, których denerwuje to, że Nowy Sącz zmienia swoje oblicze, że ja realizuję program wyborczy, że 32 tysiące mieszkańców Nowego Sącza posiada kartę nowosądeczanina, która daje między innymi darmową komunikację w mieście, a w tej chwili Rada Miasta próbuje okrężną drogą zamknąć ten program. Nie powinien pan prezydent mówić, że dopłata do wody dla mieszkańców spowoduje czy to upadek projektu karty nowosądeczanina. Nie jesteśmy za tym, żeby to, co dał mieszkańcom, żeby to im w tym momencie zabierał. Popatrzyliśmy na to, jakie są potrzeby naszego miasta, bo musimy na to miasto patrzeć przez pryzmat jego rozległości. Nowy Sącz to nie tylko rynek. Są dzielnice, które nie mają chodników. Są dzielnice, gdzie dzieci idąc do szkoły mają obawy, czy nie stanie się coś, jeżeli chodzi o zwiększony ruch samochodów. Mocno w tych poprawkach pochyliliśmy się nad kwestią bezpieczeństwa.